Witam zawodników obu zwycięskich drużyn, bo tak w tym przypadku się zdarzyło, że właściwie obie wygrały, co prawda w innych zawodach. I Azoty, i Jastrzębska Spółka Węglowa na pewno po tych sukcesach jeszcze bardziej łaskawym okiem spojrzą na te dwie drużyny, które rozsławiają nie tylko imię Polski na świecie, imię polskiego sportu, nie tylko rozsławiają swoje drużyny, sukcesy zawodników, ale rozsławiają wasze firmy, które dzięki temu dzisiaj są znane na świecie. Chciałem zapewnić tutaj wszystkich Państwa zgromadzonych, że tak będziemy również dalej działać. Dalej będziemy sponsorować polski sport, a może jeszcze mocniej niż dotychczas. W roku 2022 1 220 000 000 zł trafiło od sponsorów. Zdecydowaną większość stanowią te największe państwowe firmy. Od 2015 roku 350 milionów złotych przekazała na wsparcie dla polskiego sportu. Panowie, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję za to, że zechcieliście dzisiaj tutaj zajrzeć, wpaść na chwilę, spotkać się z nami. Dla mnie osobiście to jest wielki zaszczyt, wielka radość, że możemy się spotkać, chwilę pobyć razem i pocieszyć się razem z tego sukcesu. Dziękuję bardzo.